Witajcie. Sezonem 2016 Savage Gear wprowadza kolejną hybrydę, jaką jest przynęta Hybrid Pike. Przynęta występująca w ofercie w dwóch wielkościach, 25 cm oraz dla osób, które nie lubią łowić większymi, 17 cm. Przynęta wyposażona w dwie tylne części różniące się od siebie w postaci twistera, jak również kopyta. Przynęta dodatkowo została uzbrojona w system wyczepiania się podczas brania, co pozwala nam na ochronienie przynęty przed zębami szczupaka. Różnica pomiędzy 25 cm modelem A17 to, jak możecie zauważyć, model 17 posiada jedną kotwicę, również z systemem. Model 25 cm posiada dwie kotwice, również uzbrojone na systemie. Bardzo charakterystyczny wygląd, oczywiście imitujący dzięki 3D skanowi szczupaka. Wyrazista łuska, szeroka paleta barw kolorystycznych. Po co to wszystko? Otóż w momencie, kiedy uzbroimy przynętę w twistera, mamy możliwość poprowadzić ją nawet model 25 cm na głębokości do 6 m. Bardzo wolno, bardzo majestatycznie, kusząc najbardziej leniwe, ospałe, można powiedzieć, choćby nawet w maju, początkiem maja, szczupaki. W momencie uzbrojenia przynęty, co jak możecie zauważyć, jest bardzo proste i łatwe, w momencie uzbrojenia przynęty w kopytko, nadajemy przynęcie bardziej agresywną pracę. Możemy tą przynętę poprowadzić o wiele szybciej. Przynęta będzie nam rewelacyjnie lusterkować i tylna część agresywniej wprowadzać przynętę w swoją pracę. Co dodatkowo daje uzbrojenie w tylną część, jaką jest twister? Otóż kiedy łowimy na brzegu, a chcemy obłowić prawą lub lewą burtę stojąc w jednym miejscu, w momencie, kiedy obrócimy nieco w lewo lub w prawo twistera, pracujemy przy lewej burcie cały czas lub przy prawej burcie. Wszystko jest uzależnione od tego, w którą stronę nieco przekręcimy tylną część, jaką jest twister. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że jeśli nawet nastąpi najgorsze, czyli nasza tylna część przynęty zostanie przegryziona, urwana, zerwana przez drapieżnika, nie martwcie się. Oczywiście w ofercie mamy również dla Was same tylne części w postaci, tak jakie są kolory występują w ofercie przynęt, również takie występują dodatkowe tylne części, jakimi są twister, jak również kopytko. Myślę, że Hybrid Pike to świetne rozwiązanie na początek maja, rozpoczęcie sezonu majowego. A co za tym idzie, oczywiście efektywność Holly, tego Wam chciałbym pożyczyć. No i do zobaczenia nad wodą.